I co, Yamaszka YZF259 czy 8 rok już, jakoś tak. Co z nią? Tam, że silnik z gazgaza, to tam nie patrzcie na to, czy tutaj Yamaha, bo to już pewnie tego nie ma, jak film dodaje. Tylko muszę sobie dzisiaj to porozbierać. Film tam będzie później. No i co z nią nie tak? Kurde, nowe uszczelki pod cylinder. Tu widać nowa uszczelka pod głowicę wszędzie. Co nie tak? Trafił do mnie nieodpalający, bez oleju i prosto z serwisu motocyklowego. Teoretycznie do końca chodziła. Ale co? Ale coś tam zaczęło, z tego co właściciel mówił, stukać w silniku. Zawiózł na serwis i okazało się, że coś jest z głowicą nie tak. Głowica do regeneracji lub trzeba nową kupić. I wałek podobno sący, z tego co pamiętam. Także to było wszystko rozkręcane tu. Ciekawi mnie, co tam będzie się działo faktycznie. Jak coś, to będzie trzeba wysłać gdzieś to do roboty. Ale dlaczego tego nie robił? No bo powiedzieli za głowicę 7000 z wałkiem. I do tego robota oczywiście jeszcze chyba z 1000. No także się nie zdecydował. No lepiej jeszcze sprawdzić, co tam faktycznie z nią nie tak. Więc rzucimy sobie górę, plastiki już ściągnąłem, bak, rzucam górę silnika. No i zobaczymy, czemu to nie działa, czemu jest do regeneracji. Nowe uszczelki widać, że świeże bynajmniej. A co tam się podziało, skoro ona do końca paliła i jeździła? Zobaczymy. Dobra, działam dalej. I cyk, Yamaszka rozebrana. Ja nie wiem, co te łańcuszki wszystkie mają. Co jeden, to gorszy. W porównaniu do tamtej, to ten jeszcze gorszy. Korba fajnie sztywna. Ale to tam wiadomo, nie będę oceniał. Co więcej, no nie jest dobrze. Tu jest najmniejszy problem, czyli cylinder selekcji C, czyli już się będzie pewnie kończył. Jedna kwestia, ale druga to jest faktycznie z tą głowicą problem, bo ten wałek się obraca normalnie wydechowy, ale sący niestety się nie obraca. Widać, że jest przytarty tu na głowicy, są te miejsca przytarte. No i wałek tak samo troszkę. I przez to on po tych płaszczyznach, jak wciśniemy, to bardzo ciężko chodzi, nawet nie skręcony. Gdyż się przytarło dziadostwo, tu aż zebrało na krawędziach, ostry taki materiał jest, nie wiem czy widać. Tutaj na końcu, w tym miejscu. Także przytarła się maszyna, ale dlaczego? Piernik wie. Także tak wygląda temat, głowica musi gdzieś iść do fachowca, do pomierzenia, do sprawdzenia i do zrobienia jak trzeba, no. Z zaworami, jakby się chciało zrobić, no będzie trochę kasy, nie wiem ile jeszcze dokładnie. Muszę się wgłębić w temat. Ale nieciekawie wygląda. Tak jak tam na filmie dodawałem wcześniej, już parę dni temu, zatarta na wałku sącym. Czemu zatarta? Nie wiem jeszcze. Decyzja taka, że składamy, zobaczymy, czy jest ciśnienie, idzie na głowicę w ogóle i czy będzie smarowanie, bo już głowica jest zrobiona. Głowice, ten wałek stał, wstawię wam zdjęcia, jak to wcześniej wyglądało, jak teraz wygląda. Już nie będę tego tutaj rozkręcał, bo muszę luzy sprawdzić, później rozkręcę sobie i pomierzę wszystko. Także głowice udało się zrobić i to nie drogim kosztem. Tutaj w okolicy, jak chcieliśmy zrobić, to no cena kosmos wyszła. Także głowica jest po szkiełku ładnie, zawory stare zostały, bo no nie pchamy się w koszty na razie. Cylinder przehonowałem, też tam zdjęcia będzie, może wam jakieś dodam, jak to wyglądało, jak wygląda teraz. Była selekcja C, ale tłok już był zdarty i znowu wlatuje C, bo no fajnie tutaj będzie pasować, jak mierzyłem, to jeszcze spokojnie można oblatać C jedną. Do tego to łańcuch rozrządu oczywiście, bo ten jest już bardzo słaby. Uszczelki, napęd z Dida 520,
Zębatki przód, tył, bo też już słabe bardzo. No i taki zestaw sobie wleci. No. Aha, i no właśnie, zatarta na wałku z sącym, ale czemu zatarta? No, tak jak mówię, złożę sobie, zobaczymy, czy jest ciśnienie w ogóle na głowicę idzie, bo albo się coś przypchało, albo gdzie jaka pompa, albo tak myślimy, ta miska, co tu jest, ona sobie tu przeciekała na dole. Jakaś nieszczelność tu jest podobno, muszę to sprawdzić też. I możliwe, że po prostu było mało oleju. No i stało jak się stało. No tak to do końca chodziło, a coś tam zaczęło klekotać później głośniej i no i się porobiło takie coś. Dobra, ja was tam ustawię gdzieś na moto i składam sobie powoli. Bo szkoda czasu, niedziela dziś.
cyk. Tak to wygląda. Poskładane, ustawione na znaki. Napinacz założony. Szczeleczki siedzą fajnie. Tu gaźnik też założyłem. I co jeszcze zrobiłem? Zalałem olejem. Jest tam połowę oczka. Ale brakło mi jeszcze dwie setki. Zaraz do opy muszę skoczyć, bo chciałbym to w ten weekend ogarnąć. Także jeszcze dwie setki doleję i będzie git. Zrobiłem sobie... O, zobaczcie, jeszcze będzie napęd do wymiany. Już łańcuch rozciąłem. Obie zębatki tam są z Dida. Jest nowy napęd, także to sobie też ogarniemy. Zrobiłem sobie próbę olejową, bo mówię, czemu ona się zatarła, ale na początku na przewodach sprawdziłem. Na przewodach ciśnienie szło i to ładnie. No i na głowicy, jak na przewodach było, no to na głowicy też. No i widać, pojawił się tam olej na dole. Chyba wam nie pokażę. Tu jest mokro. Tu tam w głowicy jest kanał. Także powinno być ok. I co więcej, ja sobie, tak jak mówię, teraz ogarnę wszystko, bo jeszcze wydech do założenia, pokrywa zaworów, świeca, takie pierdoły, tego oleju dolać, może napęd sobie wymienię i dopiero, chociaż pierw to go jeszcze umyję, bo tragedia, aby jest okleina nowa zamówiona, także będziemy sobie musieli okleinkę nakleić. No te plastiki już zmęczone, ale myślę, że jeszcze się je odratuje trochę, jak wygrzeję je, domyję jakąś chemią porządną, żeby takie szare nie były, bo to jednak białe, będzie czarno-niebieska teraz. Także też sobie wrzucimy. No ale tak jak mówię, pierw go muszę umyć, bo tutaj górę tylko sobie przedmuchałem wcześniej, a tu zobaczcie, jaki syf wszędzie. Także poskładam, umyję, wymienię napęd i widzimy się za chwilę, bo no nie będę tego już dalej dodawał w tym przyspieszonym tempie, bo już chyba z 20 minut filmu jest, a może coś tam poskracam jeszcze. Najważniejsze to ciśnienie oleju mnie zastanawiało, czemu ten, czy jest, czy idzie, ale idzie, a powodem zatarcia prawdopodobnie było za mało oleju w silniku, bo z tej miski uciekało. Nie wiem, ja tam pozakładałem nowe o-ringi, jak to będzie nadal ciekło, bo tam ona była spawana, nie wiem, czy nie z tamtego miejsca gdzieś leci, także to już raczej będzie po niej, bo tu też było klejone do góry, także słabo ta miska wygląda. Jeśli będzie tu gdzieś coś się moczyło dalej, to zrobimy sobie obieg bez miski, mniej oleju wtedy wchodzi, ale to zobaczymy, to na razie mówię, złożę tak, odpalę, zobaczę i będziemy myśleć dalej. Dobra, działam dalej i za chwilę się włączę. Nowy tłok to idzie, kurna, dawno maszyna nie jeździła. Jest moc 250, ale jeszcze moim zdaniem trochę gaźnik by przeczyścić pasowało, ale pamiętam, jak tu podjechałem KTM-em i olej mi wywaliło pokrywą. Mam nadzieję, że teraz nie. No, tak to wygląda. Okleinę założyłem, nie siadła idealnie, bo to ta cienka okleina, ale jest lepiej. Nowy napęd, bo tam to widzieliście, co było, nowe klocki, silniczek, widać, że było coś przynajmniej robione, uszczelki, a nie tam kurwa. No, także historia z głowicą, dosyć udało się to w fajnej cenie zrobić, przytarta była na wałkach, udało się poskładać tak jak trzeba, naprawić i nie wyszły jakieś ogromne koszty, przy okazji jeszcze tłok i łańcuszek rozrządu wpadł nowy. Co do miski, to myślę, że też już się nie poci. Tu jeszcze z tej strony tego boczka nie mam założonego, ale to się też ogarnie. W tej misce też o-ringi nowe pozakładałem, mam nadzieję, że nie będzie nic ciekło teraz, chociaż ona jest już w słabym stanie. Także jak coś, to kiedy się weźmie i ją wywali po prostu, tak jak mówiłem, i ominie. No ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, więc co, tyle w tym odcinku. Odcinek z kilku tygodni, można powiedzieć, bo tak po trochu robiłem. Okleinka od AG oczywiście. No, jadę jeszcze się karnąć kawałek i do domu, no można oddawać prawie maszynę. Tak to teraz pali, na ciepłym. Hop, i uwaga.
ustawimy ładnie tłoczek, to no problem. Ustawiamy tłoczka i nie musi zagadać, nie? Widać, że fachowiec. O kurde, ale ją stawiam. Mocny sprzęcior. Tamten tłok to już chyba miał dość.